Złom dobry, 1 stycznia 2022 wybrałem się na poszukiwanie puszek pierwszego dnia tego roku. Dzwony ładnie biją, a ja sobie kuku zaglądam. Do pojemnika. Pierwsza moneta w tym roku, moi drodzy. Pierwsza moneta w tym roku. I druga moneta w tym roku. O, widziałem ją tu wcześniej. Byłem na rynku w Cieszynie popatrzeć, ale tam raczej czysto. Tam jeszcze jest śmietnik. Ten parking jest raz w roku tylko taki pusty. Właśnie 1 stycznia. Dzwony się rozdzwoniły. Jest koło godziny 11, moi drodzy. Ciepło, przyjemnie. Nie ma wiatru. W plusie temperatura. Tam idę do paśnika jeszcze zobaczyć małego. A potem przejdę się tam po tej trawie, która jest tam. I tam powinny być jakieś zbiory. Miałem myślę, żeby iść na rynek, ale sobie myślę tak. Jadę dzisiaj pod markety. Ciekaw jestem, ile... O! Ile znajdę puszek w zasobnikach. Jedyna okazja w roku, kiedy nikogo tutaj nie ma za bardzo pod tymi marketami cieszyńskimi, to chyba stalówka. O, tak. Stalówka nie. No, ale tak ogólnie. Stalówkę damy z powrotem. No i moi drodzy, przejdziemy się tam, tym pasem zieleni, może zacznę od tamtąd i w stronę auta się przejdę. Mam tych worków sporo, tak więc dzisiaj jesteśmy na największym parkingu pod marketem w Cieszynie, pod Kauflandem. Dobrze, nie będę przedłużał. Jak to zbieram, to wam pokażę, ile było pod Kauflandem. Potem pojedziemy pod Biedronki, pod jest francuski taki jeden Intermarché właśnie. Są Biedronki, jest Netto chyba jedno i jest Lidl. Także pojeździmy pod markety dzisiaj, popatrzymy, czy tam jakieś puszki znajdziemy. Pauza. No i tak, pod Kauflandem, moi drodzy, tyle. Jeżeli mogę pokazać, to tyle. A teraz jedziemy pod inny market. Widzimy się pod Biedronką. Biedronek to są chyba 4 w Cieszynie, moi drodzy. A tutaj przyjechałem, widzę, że są obfitości. Obfitości na mnie czekają, więc zabieram się za zbieranie. Panowie i panie, pierwszy harnaś. Oj, to. Ten to pełny. Ktoś już nie mógł. To poczekamy, aż się opróżni. Drugi. Trzecia moneta. No i chyba nie był to zły pomysł, żeby tu przyjechać. Co powiecie? Oj, 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 oj. Biorę wszystkie. Stalówę też. Czemu nie depczę zawodowy? Nie, bo ja sobie będę deptał w piwnicy. Tam będę segregował stalowe osobno, aluminiowe osobno. Tu wiem, że taki jest kącik. Kącik puszkowy. To alu. Biedronka. A, nie biorę tych stalowych jednak, bo po co mi to? Wiem, często zmieniam zdanie. Takim jestem zmiennym człowiekiem. No jak na razie to tutaj, o, chyba tam było robione coś w tym rogu, ale tamtych puszek już nie biorę, bo to jest toaleta ewidentnie. Przejdziemy się po tym parkingu.
No chyba będzie lepszy wynik jak pod Kauflandem, moi drodzy. Wszędzie oczywiście pełno tych śmieci po tych... jak się nazywają te, co strzelają? No wiecie, petardy, o. Jak człowiek jest hardy, to kupuje petardy. O te kosze mi chodzi, moi drodzy, które są pod marketami zawsze. I jest jedna moretka. I jest chyba druga. Nie, to butelka. Słabo. Dobra, może teraz pojedziemy. Jeżeli się mi chce, to pod Intermarché. Ale tam zajdziemy jeszcze, zobaczymy. No dobry, dobry wynik, moi drodzy. Dobry wynik. Jest chyba 4 Biedronki są w Cieszynie, także nie przedłużając, tam jeszcze obejdę kawałek. Podsumujemy i pod Intermarché jedziemy. Panie zawodowy, czy pan się nie wstydzi tak biały dzień puszki zbierać? Nie, bo to są monety flamingowe, 7-groszowe. Nie wstydzę się pieniędzy podnosić z ziemi. Wstyd to kraść. A ja powiem wam, że nawet sprzątam częściowo. Chociaż nie całkowicie, tylko to, co tutaj widzicie. Dobra. To chyba stalowe, chociaż, dobra. No to pod Biedronką tyle. Jedziemy do Intermarché. Pauza. Bonjour, messieurs. Witamy pod Intermarché. Zobaczymy, co się tu dzieje. Trochę tam śmietnik widzę, że jest. Taki o tam, tam. Tam na tej trawie. Zobaczymy, co tu się pozbiera, moi drodzy. O. Słabo. Pochodzimy, powęszymy. Może coś znajdziemy. Człowiek idzie drogą, a to na niego trąbi kierowca. Ale tu były te wystrzały. Koło mojego domu też pełno po petardach opakowań. Dobra, idę zobaczyć tam na tą trawę, co się tam wydarzy. Bardzo ładnie przygotowane w kartoniku. Różne materiały. Ja biorę tylko aluminium. Karton, plastik i szkło zostawiam dla kogoś innego. Niekoniecznie dla zawodowego. Pojechała Straż Miejska obserwując mnie i nie zatrzymując się, więc to mnie cieszy. Nie jestem dla nich szkodliwy ani niebezpieczny. Widziałem też puszki po drodze stojące luźno, pojedyncze sztuki, ale nie będę się zatrzymywał dla jednej sztuki, moi drodzy. Na środku drogi. No tutaj zobaczymy, co tutaj się dzieje. To też jakieś takie zaplecze jest. Miejsce spotkań chyba. No ale... A jest, coś jest, moi drodzy. To jest chyba... Stalówka, tak po głosie. Po dźwiękach. Aha. A niech leży. Niech leży. Słabo pod tym Intermarché. Naśmiecone, ale puszek mało zostawione. Następna stalówka, ale są też dwie aluminiowe. Monster i jakiś inny energetyk. Skakujcie do zawodowego, a raczej do worka jego. O, jest i żubr przejechany. Panowie i pany. Są jeszcze raz, dwa, raz, dwie. Trzy Biedronki, moi drodzy, trzy Biedronki jeszcze w Cieszynie. Zobaczymy, co pod tymi Biedronkami. Jeszcze jest Lidl i jeszcze jest Netto chyba. Tak jest. Netto. Więc tam się zaraz spotkamy. A tymczasem tutaj tyskie. Tyskie. Takie ładne solary. Popatrz stary, jakie solary. Naród się budzi powoli do życia. Widzę pojedyncze jednostki chodzące tu i tam. Mogłem to rano zrobić. Byłoby dyskretniej, ale rano ja też chciałem pospać troszeczkę.
zajdziemy do jakiegoś kosza, takiego przy wejściu. Nie mają kosza przy wejściu? Nie mają. No niedobrze. Dobra. Chyba nie ma sensu już dalej dookoła biegać. Idziemy pod kolejną Biedronkę, moi drodzy. Pod kolejną Biedronkę. Pauza. I tam jest ta kolejna Biedronka, moi drodzy. Tylko myśmy przyjechali jeszcze w inne miejsce. Jest tu takie jakby sklep, gdzie kiedyś tu byłem z żoną. Ona była na zakupach, a ja wyszedłem z auta i nazbierałem sporo puszek. Więc sobie tu zajrzałem. No i nie zawiodłem się. To chyba stalowe. A nie wiem już sam. Potem będę segregował, moi drodzy. Dobra. Tam po tej trawie. A dobra. Jadę pod tą Biedronkę. Zobaczymy, co tam się wydarzy. To będzie już druga Biedronka w dzisiejszym filmie. A potem będą jeszcze dwie. Jeszcze Netto i jeszcze Lidl. To po tej Biedronce będzie Lidl. Co by na to? Dobra. Pauza. Jesteśmy pod drugą Biedronką. Tak, dobrze mówię? Druga. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Używam tego samego worka, który był przy pierwszej Biedronce i przy Intermarché, no bo nie chce mi się nowych worków zaczynać za każdym razem. Jutro jest niedziela. Jutro pojadę na coś numer 28. Tam też widzę jakieś gadżety przy śmietniku. Coś słabo z puszkami, moi drodzy. Butelki tak leżą. Czyżby ktoś by zbierał? No zobaczymy, co w koszu przy drzwiach. Czy będzie jakiś strzał? Czy słabo? Kruku, panie kruku. Panie kruku. O, pusty worek. Coś ciężkiego na dnie jego. Nie, to słabo. A jest coś. Pełne. Jakieś takie, ja piwa nie piję, także zostawiam. Może ktoś inny skorzysta. A tam stalówka chyba. W koszyku. Jest to stalówka czy nie? Tak, tam położę koło tamtej, bo to stalowe mnie nie interesują, moi drodzy. Nie chcą bardzo ich przyjmować na skupie. Mówią, że to do odpadów komunalnych trzeba wrzucać. No to jak nie chcą ich przyjmować na skupie, to ja mam to w nosie. Dobra, tutaj słabo. Jedziemy teraz pod Lidla. Zobaczymy, co tam w Lidlu słychać. Guten Morgen in Neujahr, meine Kollege. Das ist Platz für alle Familie. Ja, ja. Und Platz für Kranken. Dobra. Tutaj taki widzę niemiecki porządek na tym placu. Zobaczymy, co się uda pozyskać i jedziemy potem do kolejnej Biedronki, a potem do Netto i na następnej Biedronce zakończymy. Chyba. Nie wiem, czy tu będę nagrywał dużo. Zajrzymy do głównego paśnika przy wejściu. No tu widzę posprzątane po niemiecku. I ten kosz tak zaprojektowany, żeby nikt nie mógł wyjąć z niego nic dobrego. O, słabo. No cóż. No cóż. Tutaj powiem wam szczerze, najczyściej wokół sklepu. Okej, okay, nie przedłużam, jedziemy tam do kolejnej Biedronki. Pauza. Kolejna Biedronka i od razu inaczej, moi drodzy, od razu inaczej, proszę bardzo. Ino z auta wysiadłem. Jedno tyskie. Oh yes! Bonusik dla za zawodowego. Dziękuję.
Jaki pierwszy dzień, taki cały rok, mówiła moja żona. Chyba nie będzie o to obrażona. Dzięki. Hehe. Na żywo, nic nie ustawiane. 10 zł już po raz drugi na moim kanale znalezione. Kiedyś tam znalazłem też, wyjeżdżając ze skupu złomu. Leżała dyszka. No tutaj obfitości, moi drodzy. Co krok to puszka. No i film będzie udany. To lubię, to lubię. No tutaj Biedronka chyba wygrywa jak na razie w rankingu. Tamta pierwsza Biedronka, gdzie były stały te harnasie. No i tutaj dyszka leżała. No to wziąłem i podniosłem, nie? Niektórzy świętują, a niektórzy pracują. Także jak ja lubię tę robotę, powiem wam. Jadę sobie kiedy chcę, gdzie chcę. I robię to, co chcę. To jest wspaniałe. Wypłata mała była, widzieliście? Ta. Coś pięknego. Wysuszy się i będzie. Dobra, zajrzymy jeszcze do... A tam przejdziemy, skoro jest taka obfitość, nagrywamy. Nagrywamy, moi drodzy. Czuję, że worek jest ciężki. To chyba dobrze. Dziesiąteczka leżała. Dobrze, dobrze. Będzie na dobry start, moi drodzy. A tutaj już tak mniej troszkę obficie. No nie można mieć wszystkiego. Jeszcze nam zostało Netto, który jest najnowszym marketem w naszym mieście. No i tam będzie potem jeszcze jedna Biedronka. Biedronek najwięcej, jak widzicie. A tu na zapleczu. A byłoby coś na zapleczu. Może obejdziemy dookoła. Ja wiem, by stalowa czy nie. Biorę ją. Ale nie, bo to będzie nieciekawe. Tam leżą jeszcze jakieś puszki po tych chaszczach. No sporo nawet tych stalówek. Z Biedronki chyba takie tanie piwo w stalowych puszkach. Dobra, za tego nie wiem, nie bierzemy. Ale warto wiedzieć, tutaj będę przyjeżdżał częściej. Może po zamknięciu sklepu, po weekendzie. Zajrzymy jeszcze do kosza przy wejściu. Kosz przy wejściu świeżo zmieniony, więc pusty. Pusty, moi drodzy, świeży worek. No nic, dobra, ja nie przedłużam. Tutaj już jestem zarobiony pod tym sklepem, także... Jedziemy teraz pod Netto, zdaje się. Netto, tak jest. Pauza. Witam pod Netto. To jest taki najnowszy tutaj sklep u nas w Cieszynie. I tutaj te jeszcze dwa. Ale widzę, że czysto bardzo. Czysto, czysto. Zobaczymy do tego głównego paśnika przy wejściu. Butelki widzę. Plastikowa i jakieś po szampanach. No trudno. Tutaj nie posprzątamy za bardzo. Jest czyściutko. Została nam jeszcze Biedronka jedna. Tamtą stronę. I no jest jeszcze Spar w Cieszynie, ale tam raczej jest mały parking i nic ciekawego się nie wydarzy. Tutaj bardzo czyściutko. Jest budowa. Zobaczcie takie no pobudowlane jakieś pobojowisko. Zobaczymy co tutaj. Może tutaj coś. Trochę złomu. Taka barierka. A i znak. Także to tego nie ruszamy. Nie jesteśmy złodziejem, tylko złomiarzem. Znaczy jestem ja. Dobra, nie ma co tu chyba spacerować za dużo. Nic. A, jest, jest, Netto. A to po jakieś dezodorancie chyba nawet. Ale bierzemy. Puszka. Puszka to jest puszka. Może nie było... O, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Jest Pepsi. Pepsi nie chce wejść do worka mojego. O, jest coś jeszcze. A już myślałem, że to tak czysto. A tu energetyk. No. To ja rozumiem.
Nie przyjechałem na daremno, coś się nagrało nam fajnego. Dobrze, nie przedłużam, nie opowiadam, bez sensu. Jedziemy do ostatniej Biedronki. Pauza. No i ostatnia Biedronka, która jest trochę za miastem, powiem wam. I tutaj też wygląda na to, że dużo puszek nie znajdę. Raczej maski jakieś używane. Jest mały parking. Chociaż tam dalej jest przystanek, może tam pójdziemy, coś znajdziemy. Słabo się staraliście, moi drodzy. Cieszynianie. A tutaj, panowie, panie, chwila prawdy. Prawdy chwila. Pusty worek niestety. Jakieś monetki może. Zajmę się odłożeniem wózków pod marketami. Nie, nie. Już jest biznes obstawiony. No nic, ta Biedronka czysta, jeżeli chodzi o puszki. Gdzie można byłoby jeszcze na puszki pojechać? Byłem na początku na rynku w Cieszynie, ale tam czysto, chyba ktoś rano wyzbierał na pewno. Na osiedlach będą leżały koło schodowych klatek i tak dalej, ale to mi się nie chce. To co, kończymy, czy jeszcze gdzieś pojedziemy? Hej! Uratowałaś honor tej Biedronki, Warko. Do puszek. Taka spłaszczona była, nieśmiała puszka. Jest bardzo ciepło. Południowo-zachodni wiatr. Ciepły wiatr. Farba? Pusta. Na zapleczu może. Jakieś puszki by były. O, jest. Jest jakiś energetyk. Jest coś tam jeszcze. A to stalowe chyba. Tak jest. To biedronkowe piwo stalowe. Tam nie idzie, bo to byłoby wkroczenie na teren prywatny czyjś. No nic. Coś się tam nazbierało. Mam nadzieję, że wam się fajnie oglądało. Mamy tak. Tu i tu oraz tam. A powiedzmy, że jeden worek taki, co? To tyle. Zamykam, pomyślę chwilę. Możemy jeszcze gdzieś podjechać, żeby było ciekawie. Nie wiem, ile tego filmu już tam jest, bo nie widzę licznika, moi drodzy. A pojedziemy jeszcze tam na ten Orlen, co zawsze się na nim widzimy. Na rozliczeniu po skupie złomu. Pauza. A podjechałem jeszcze pod Eurospar. Tutaj jest, przypomniałem sobie, że jest jeszcze długi parking, bo tam od frontu jest taki mały. A tutaj z tyłu jest większy, więc tutaj zakończymy. Żeby było sprawiedliwie, żeby każdy market był zaliczony, więc Eurospar też. Czy też Spar, czy jak się on nazywa. No nic, obejdziemy, zobaczymy. I tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że pamięci mi tam starczy i tak dalej. Żeby to wszystko zostało nagrane. Nic nie było ucięte. Tutaj nic nie mamy. Tam koło auta widziałem, puszka stała. Myślałem od dawna, żeby taki filmik nagrać. No i dzisiaj tak się jakoś wypiłem kawę w domu. No i mówię, a idę sobie pojeździć. Pojeździmy, zobaczymy, ile puszek znajdziemy. Coś tu jest, jak widać. O! Ktoś się obudził z petardą. Jedna sztuka jak na razie. No chyba więcej tu się nie znajdzie. Ostatnie śniegi, bo jest dość ciepło, mówię wam, w plusie i to dużo. Jestem grubo ubrany. No, tam zasoby złomowe jakieś są. Jakieś stojaki, nie stojaki. O, tam jakieś reklamy stare. Patrzcie. Może by tam wejść, poszukać, popatrzeć, pomyszkować troszkę. Byłoby to złomu, co? Tylko tego...
Tego brał nie będę bez pytania, bo to wiadomo, własność tego sklepu, ale puszek tutaj sporo, powiem wam. O, właśnie, właśnie. Puszki to chyba nikt się nie pogniewa, jak zabiorę, co? Chyba nikt się nie pogniewa. Tu kolejna. Także jak widzieliście, 10 zł było znalezione pod Biedronką. No i trzy takie niepełne worki, powiedzmy, że jeden taki solidnie pełny byłby. O, tutaj. Ja to lubię, taki spacer zarobkowy. Powiem wam, gdzie sobie człowiek nie spieszy się. Tam nie ma też puszek z tyłu. Coś mi tam zabłyszczało. Dzisiaj jest cywilizacja wyłączona z życia. Większość chyba z przepicia. A ja alkoholu nie piję. Chodzę sobie tutaj. Nie boli mnie głowa. Wyspany, wypoczęty. Zadowolony z życia. No nic, dobra. Zmierzamy już do auta i kończymy. Ten dość długi film. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zalajkujecie, zasubujecie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, które przybyły ostatnio. Dość dużo, dość to ruszyło do góry. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam za wszystkie lajki, za subskrypcje, za waszą wyrozumiałość, za wpłaty na moją zbiórkę. Też tam coś drgnęło. Dziękuję bardzo za te wpłaty. Tutaj są też i puszki, widzę. Nie, butelki same. Butelki same. I tam jest ten taki parking. A może obejdziemy. Co mówiłem, że jest mniejszy od frontu. A tu będzie raczej czysto. Także bardzo wam dziękuję za wpłaty na zbiórkę. Zbiórka na Kangurka ciągle trwa, ponieważ auto muszę spłacić. Jeszcze go przerejestrować teraz po nowym roku, ubezpieczyć. Chociaż ma tam jakieś ubezpieczenie poprzedniego właściciela, ale ja wolałbym mieć swoje. No i część tej zbiórki pokryje wpłatę, no cena auta, nie? Bo to muszę wszystko po prostu spłacić. Dlatego dzisiaj już pracuję. Nie obijam się, tylko staram się coś zarobić, moi drodzy. Dobra, tutaj już jest nudno, bo tutaj nic się nie dzieje, żadnych puszek nie ma. Żadnych puszek, dość czysto. Echo! Echo! Stawowa 54. Zmierzam do auta, żegnam się z wami. Dziękuję, że byliście ze mną, że mieliście cierpliwość oglądać to tak długo. Wiem, że nie wszyscy, ale część z was ogląda moje filmy do końca. Cieszyńskie Centrum Mięsne, ale to brzmi. Idziemy do auta, idziemy do domu wrzucić filmik. Wszystkiego dobrego w nowym roku jeszcze raz wam życzę. Dziękuję za wasze życzenia, dużo dostałem tych życzeń. Muszę siąść w domu i na te komentarze z zeszłego roku wszystkie odpowiedzieć. Jak już wam wspominałem, w tym roku nie będę na komentarze odpisywał, ponieważ muszę pracować. Nie mam czasu po prostu, moi drodzy, nie mam czasu. Plastik czy metal? Heavy metal. Ale nie biorę, bo to jest, wiecie, własność tego sklepu. Jakbym zapytał kogoś, może by mi dali. Ale ciężkie metalowe sztaby, powiem wam. No nic, puszeczki pozbierane. Może jakiś pieniążek jeszcze będzie leżał. Nie, jeden wystarczy. Jeden wystarczy. Ten pieniążek zrobił mi dzisiaj dzień, moi drodzy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Oglądajcie zawodowego. Subskrybujcie kanał jego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.